Piotr Bałankon, członek naszego związku, prezes wcześniejszy. Witam serdecznie Państwa. No, dziękuję za przybycie, dziękuję Pani Poseł za przybycie. No, chciałem się podzielić osobistymi refleksjami na temat filatelistyki. Ja w tym kole numer 38 jestem od 1964 roku. Czyli dzisiaj obchodzę mi 85 byłem prezesem i koło wtedy liczyło blisko 200 członków, a wspólnie z prezesem Władysławem Wydro było kilkuset członków na terenie miasta Mielca. Była to ogromna rzesza hobbystów, no teraz to zostało w okrojonym stylu. Niemniej jednak chcę powiedzieć, że ja jako kolekcjoner, nie jako wystawca, posiadam potężne zbiory. Chcę Państwu powiedzieć, że obecnie posiadam na przykład 115 jedynek, czyli znaczka numer 1 Polski. Z kolekcji Rachmanowa. Jeżeli Państwo poczytacie, kto to był Rachmanow, to był najwybitniejszy kolekcjoner, Rosjanin, ale najwybitniejszy kolekcjoner polskich znaczek jedynek. On potrafił tak zadziałać z Niemcami przed powstaniem warszawskim, że wyjechał z tym zbiorem do Nowego Jorku. No, stało się nieszczęście, że z tego zbioru praktycznie nic nie zostało. On został sprzedany na aukcji w Londynie za $1 000 000 wiele lat temu i po prostu no, do różnych kolekcji przeszedł. Ja nie chciałbym, żeby moja kolekcja była w ten sposób kiedyś w przyszłości. Planuję dokończyć ją, bo mi brakuje jeszcze ponad 200 tych znaczków. To chcę powiedzieć, jak Państwo znacie cenniki, to można się zobaczyć, co to. Ja planuję, żeby wszystkie stemple, tam gdzie były te pierwsze jedynki Królestwa Polskiego, żeby zgromadzić. No, wielu ekspertów polskich typu Lesław Szmuc, Berbeka, Janusz, mówią, że to jest niemożliwe. No ja dążę do tego. Chciałbym powiedzieć, że współpracuję z głównymi, jakby to powiedzieć, domami handlowymi, z firmą Cherry Stone z Nowego Jorku, którzy rozprzedają różne kolekcje światowe. Ostatnio, będąc w Nowym Jorku, pozyskałem informację, że będzie do sprzedania największa kolekcja jedynek wybitnego polskiego kolekcjonera Zbigniewa Mikulskiego ze Szwajcarii. Ale też planowany jest podział tej kolekcji. No cóż, no wiecie Państwo, tak człowiek kraje, tak krawy z krajem materiału stanie. Są to kolekcje olbrzymich wartości. No ja współpracuję z tymi domami. Wybrałem sobie eksperta, bo większość swoich walorów kieruję do ekspertyzy. Z uwagi, że świat współczesny jest tak technicznie przygotowany, że wszystko można podrobić. Wybrałem na eksperta moich zbiorów pana Janusza Berbekę z Poznania, który reprezentuje solidność wielkopolską. Mam kontakty z panem Lesławem Szmucem, wybitnym ekspertem w Krakowie, zresztą w Rzeszowie on też działa, ale wybrałem pana Berbekę. Co zrobię ze swoimi zbiorami, nie wiem. Na razie je kolekcjonuję. Mam kompletny zbiór polski z wieloma oryginalnymi znaczkami. No, w tej chwili pracuję nad wydaniem krakowskim i na przykład ci Państwo, którzy wiedzą, udało mi się w ostatnim czasie kupić 2 10-koronówki. Przy czym jedną w Nowym Jorku, czarną, tą ciemną, po prostu przez błąd internetu nie udało mi się kupić, aż miałem szczere chęci. Także zachęcam Państwa do wytrwałości w tym kolekcjonowaniu. Ja 50 lat życia poświęciłem. Dlaczego nie wystawiam? Po prostu nie mam czasu. Pracuję zawodowo, bardzo dużo.
I właśnie myślę, że może by zatrudnić człowieka, który by zaczął mi to porządkować to wszystko. Współpracuję z najwybitniejszymi domami wydawnictw filatelistycznych, z firmą Schaubeck. To jest światowy lider w zakresie albumów, kart wystawienniczych, blisko. Właśnie byłem w sierpniu u nich i teraz się tam wiedzą, bo mi robią specjalistyczne klasery do wydawnictwa Generalnej Guberni, którą mam w arkuszach, tak dla ciekawości. Także dziękuję Państwu za uwagę, no i życzę tych wybitnych walorów i pasji tej kolekcjonerstwa. Dziękuję bardzo.